Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La 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 la. La 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 la. Otwórz oczy, patrz. No, cisnął. Normalnie jak ptaki wodne. O, tu jest. Takie właśnie miała te małpki. Jak oglądasz, to pozdro. Jaki kurde, normalnie. Oczywiście, tak. No. Jak one się nazywają? Lemury? Tak. Ja takiego czegoś jeszcze nie widziałem w życiu. Siema, lamo. Też w Afryce sobie żyją, taki kocurek, trochę większy niż ten, co mam w domu. Hej, hej! Witajcie w kolejnym vlogu. W dniu dzisiejszym wybieramy się do, tak trochę nietypowo, bo nie citrowanem, ani nie na rowerze, ale jedziemy do Zoologischen Garten Eberswalde, czyli taki do zoo po prostu w Eberswalde. Jedziemy dzisiaj tym elektryczkiem. Wszyscy mówią, że elektryk nie może szybko jechać. No 120 na godzinę jedziemy. Zasięg 300 km. Można? Można. Dobra, do zobaczenia już w ogrodzie. Jeżeli was to interesuje, oglądajcie do końca. No i co? Dojechaliśmy na miejsce. Parkingi bezpłatne. Ładowarki do samochodów też są. I tutaj mamy Herzlich Willkommen, czyli witamy zo. Idziemy zwiedzać do kasy i lecimy dalej. No, bilet nie jest drogi, 20 euro za dwie osoby, czyli dyszka od łebka. I co, tu przy wejściu mamy jakieś takie pamiątki. I musimy jakiś obrać kierunek zwiedzania, bo są tutaj dwie albo trzy trasy takie dla zwiedzających. Dostaliśmy taki folderek i prawdopodobnie tu jest mapka. O, właśnie. No i sobie tu poradzimy. Tak. Teraz tu sobie tu albo tą trasę sobie zrobimy dookoła i później tą wewnętrzną. Zobaczymy coś tutaj. Dobra, lecimy zobaczyć jakieś zwierzaczki. O, takie lewki małe. No, mamy pierwszego zwierzaka. Siłacz się to nazywa, a ciekawostka jest taka, że w zoo, nie dość, że jest to ładnie w parku, to jeszcze mamy wszystko po polsku. Czyli mamy po niemiecku do góry i po polsku, także śmiało, jak ktoś nie zna języka, się tutaj odnajdzie. To jest fajne, to mi się podoba. Idziemy dalej. Kolejne miejsce i mamy pingwinki. Cześć, pingwinku. Hej. No, idziesz jak prawdziwy pingwin. O, tu następne. Czyli nie są sterowane elektronicznie, są to żywe zwierzęta. No właśnie. Wysoko wyspecjalizowany ptak morski. No. Peruwiański pingwin. No i tutaj mamy taką fajną, fajnie zrobione, bo jest zagłębione to miejsce, jak widać. Jest to przeszklone i można zobaczyć, jak one pływają w wodzie. No zobaczcie, pływają sobie pingwinki. Ale czad. Tu mamy tafle wody. No, cisnął. Normalnie jak ptaki wodne. Cześć, pingwinie. Cześć. Ej. No, siema.
bardzo podobne do zajęcy, ale nie są to zające, to są mary. Mara patagańska. Tu sobie dwie siedzą i tam jeszcze też jedna. Idziemy dalej. No tu mamy po lewej stronie flamingi. Całe statko. Różowe flamingi. Ale mają naprawdę duże wybiegi, nie? Takie kurde, nie są jakieś pozamykane w małych klatkach. Także lecimy dalej. Małpy pozamykane są w takich zamkniętych jak gdyby klatkach. No bo pewnie jest zimno i od góry widać chyba są te ogrzewacze takie włączone. A tu pewnie jak jest ciepło, no to sobie na tym wybiegu tutaj skaczą. Mają taki małpi swój gaj. Idziemy dalej. Co tu mamy? Orła bielika. Nie wiem czy widzicie, ale tu na tej gałęzi sobie siedzi. Tu o, tu jest. Tak trochę wiadomo, że GoPro to tak zmniejsza tą odległość i może tak nie widać dokładnie. Ale co ciekawe, orzeł bielik, tu jest taki przebieg rozwoju orła bielika. Jak wygląda pierwszy tydzień, drugi i tak dalej. To w 10 tygodni już ptak jest w pełni wyrośnięty i może praktycznie latać. W 2,5 praktycznie miesiąca, tak? Żeby tak dzieci rosły i wylatywały z gniazda, o właśnie, no. No dobra, idziemy dalej. Tam widzę, kamera jest jakaś ustawiona na tego orła. Tam na gniazdo jakieś tam. No. To zaraz zobaczymy, czy moja rozpiętość rąk jest taka sama jak orła bielika. Kolejna klatka i tu widać u góry sępy są. Tam na górze jeden siedzi. Także są i sępy. Lecimy dalej. To się tu dzieciarnia wydziera. No tutaj coś dla Moniki. Takie właśnie miała te małpki. Jak oglądasz, to pozdro. Właśnie takie kapucynki. Tylko widzę, że są takie wyrośnięte. Także to są już starsze małpki. Ale dokładnie takie cztery małpki właśnie Monika tam hoduje sobie. To widać, że tak mają gdzieś, nie wiem, z 4-5 lat pewnie. Ona miała taką jedną chyba półtora roczną, a resztę takie dzieciaki półroczne czy tam ile. Takie mniejsze te małpki. Ale tutaj też mają fajny wybieg. Także idziemy dalej. No i co, tutaj mamy takie spokrewnione z puchaczem europejskim. Taka bardziej przypominająca taką sowę właśnie. I tu sobie jedna siedzi. Nie wiem czy widać tu gdzieś. I tu obok też w krzaczorach druga. No ciężko to chyba tu zobaczyć na kamerze. Idziemy dalej. Tutaj te flamingi były po lewej. I tu jakiś mostek. Fajnie, naprawdę to jest pięknie porobione. Tu takie ławeczki co chwilę. Także można na cały dzień przyjechać i sobie tu spędzić fajnie czas. Bo to jest, mówię, no normalnie w parku takim się to wszystko dzieje. Tutaj te małpy po lewej, znaczy po prawej. O, i mają też taką zamkniętą klatkę, także jakby było zimno, może tam na noc są też zamykane w takim tym. I wtedy im tam jest cieplej, nie? To co mówiłem przed chwilą o tych małpkach, że to są kapucynki, no to jednak widać, że się nie znam na temacie, bo to są czepiaki brązowe. No, także ktoś, kto zna się na małpach, to wie, jak wyglądają czepiaki, a jak wyglądają kapucynki. Bo tam goryla to odróżnie, no, od takiej kapucynki, ale tutaj te czepiaki, no, mi były bardzo podobne do tych kapucynek.
Może będą gdzieś kapucynki dalej, to wam jeszcze pokażę. Idziemy dalej. O, tu jest jakaś woda, to mogą być krokodyle. Nie, chyba tak blisko to by nie były krokodyle. Ale tam z tyłu jakieś małe małpy są. W tym zamknięte. Zobacz, jakie malutkie, kurczę. Saimiri. Saimiri, aktywne są w dzień nocy. Zwane trupią główką. Trupia główka. No kurde. Ale jakie malutkie. No, no. Tu mamy kolejną klatkę, gdzie powinny być papugi Ary. Ale nie widzę, tam jakieś te małe takie te. Te małpki, czy to jak to się tam nazywa? Takie legwany, czy jak one się tam nazywają, nie wiem. Ale to z tej bajki, kurde, normalnie. No. Jak one się nazywają? Lemury? Tak. Chyba tak. Julian. No. Dosłownie tam z tyłu w tej klatce siedzą. Lemurki małe siedzą. Kurna. Ogony tylko wiszą normalnie jak spłuczka od starego kibla. Idziemy dalej. Jest tutaj Ara, widzę na końcu. Może to nie jest Ara, ale jakaś papuga jest tam w środku. No, gadające drzewo, kurde. I oczy się przesuwają. Ja takiego czegoś jeszcze nie widziałem w życiu. A, do góry gada ten. Zwierzęta gadają na drzewie. Fajnie, to dla dzieciaków zrobione, fajnie. Wszystko tak z pomysłem, nie? Tutaj miejsce dla jakichś suweniry, dla palaczy trochę. Tu jakaś fotobudka. Ta chyba też jakieś jedzenie chyba dają. Bo już Niemcy, o, i toaleta jest też. Widać, że nie jest płatna, także dla każdego coś miłego. Idziemy dalej. Tu gdzieś będą jakieś te tygrysy, coś czuję, bo już tu widzę wszędzie takie reklamki tygrysów. Ale tam też... O, co my tu mamy? Tu jest jeden rosół, tam jest drugi rosół. Z tego może będą jajka. Niektórzy kur nie widzieli, także generalnie musi być wszystko w takim zoo. Ale jakieś śmieszne te kury. Takie aż takie rozczapiżone, takie krótkie jak gdyby. Jak te kury się nazywają? Co to są za kury? Jest jakiś opis? Nie ma. Idziemy dalej. O, tu są żubry. Jaki duży żubr. A tak zrobione, żeby one tu nie wyszły, nie? Tak, jest tak zagłębione. No, powiem ci, że naprawdę tutaj jest, kurde, tak... Ale to chyba... Tak, ale no jest to przemyślane, no. Nie jest to takie tylko klatka, czy tam siatka i kurczę... Idziemy dalej. Żubry, bubry, łosie, słonie. O, tu coś większego jest. Lamy jakieś, czy co to są? Ale śmieszne mają te ryjki. Siema. Hello. Hej. Tak cię opluje. Czekaj, ja tu sobie księgnik wyciągnę. Siema. Siema, lamo. Siema. Mówisz, że plują? Tak, plujące zwierzęca juczne, no właśnie. Największy żyjący gryzoń. A to nie, to ten nie. No to w sumie te były tutaj. Tak, no to są mamy. Lama należy do rodziny wielbłądowatych. No, tak. Najprawdopodobniej ich przodkiem jest guanako. Już od 5000 lat
lamy są używane jako zwierzęta juczne w Andach. Dobra, jak ktoś tam będzie chciał sobie poczytać o lamach, to sobie poczyta. Ja tu nie będę czytał całego tego opisu. Idziemy dalej. No tutaj te marmozety mają swoje wybiegi, ale zobaczcie, jak jest skonstruowana ta klatka ciekawie. Jest na pół podzielona. Tam na dole jest cała... O, wyszła jedna marmozeta. Chodź, zobaczysz, patrz. Tam na drzwiach siedzi, widzisz? Marmozetka. O, idzie do góry. Ale jest śmieszne, bo one mają takie jakby białe, takie od uszu wychodzą, takie jakby... O, i super. Ale w ogóle ta klatka jest ciekawie skonstruowana. O, idzie tutaj do nas. Bliżej. Marmozetka. Piękne mają to wybiegi. No i nawet jakby tu deszcz padał czy coś, to jest to fajnie zadaszone tutaj ten kawałek. Że można sobie tu usiąść na ławeczce i sobie podziwiać, jak skaczą. O, tam są sobie dwie poszły. Ale ekstra. No. Idziemy dalej. Zobaczcie, co tu jest. Ja nie widziałem, że trafimy do Stonehenge. Czy jesteśmy w Walii, w Anglii. Nagle się przenieśliśmy w czasie. Nie, trochę to przypomina Stonehenge, ale... Ale nie jest to Stonehenge, wiadomo. No i tu mają te marmozety. Tą klatkę od zewnątrz. Naprawdę duży wybieg mają. Bardzo. Idziemy dalej zwiedzać. No, tutaj mamy taki monumentalny jakiś taki z kamieni taki posąg jak gdyby. I na każdym kamieniu są różne napisy. Są daty niektóre są imiona, nazwiska. I teraz jeżeli ktoś wie, to niech w komentarzu napisze, o co tu chodzi, bo tak, są dwa podejrzenia według mnie. Albo to są kamienie znalezione w tym całym parku po jakimś tam byłym cmentarzu, albo to są ludzie, którzy się przyczynili do powstania tego właśnie z ogrodu zoologicznego. Także jak ktoś wie, o co chodzi, to dawajcie tam w komentarzach znak. Piszcie, o co chodzi z tym. Na tym pieńku stoi. Na końcówka tego pieńku. Puchacz zwyczajny. Nie wiem, czy widać na kamerze, ale on jest dokładnie tu. Na końcu tego jakby kołka sobie siedzi. Olbrzymi, normalnie. Powiedziałbym, że wielkość psa normalnie. Takiego średniego psa. No, cały ten park jest fajnie zrobiony właśnie dla takich rodzin z dziećmi. Można tu przyjechać. Zobaczcie, na przykład jest tutaj taka wieża i z tej wieży jest zjeżdżalnia z takiej nierdzeweczki zrobiona. I naprawdę kawałek się tutaj jedzie, jak tu widać dzieciaki zjeżdżają. No jest to taka dodatkowa atrakcja. Tu dookoła widziałem jakieś takie punkty właśnie dla dzieci gdzieś tam też wcześniej. Tam do rysowania, czy tam, nie wiem, spędzania jakiegoś czasu takiego właśnie dla dzieci. Także można przyjechać z dzieciarami i nie będą za bardzo truły. Idziemy dalej. Dobra, doszliśmy tu do strusi. Ja wam to pokażę na wysięgniku trochę, bo tu nie można za bardzo wchodzić, ale przybliżymy trochę kamerę do niego. Cześć, strusiu. Cześć! Hej! Hej! Ty normalnie wyglądasz jak ten, jak dinozaur taki mały. Nie? Zobacz, ta gęba taka. Normalnie taki mikrodinozaur. O, drugi się tutaj zainteresował. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu. No. Ale ciekawe, ciekawe, co to jest, tak? O, ty normalnie ten, nie? Dinozaury tak.
No i okazało się, że, okazało się, że no nie znamy się na niczym i, jest, i to po prostu są emu, a nie strusie. Ale to jest to rodzina takich właśnie ptaków. Także jest to coś podobnego. Ale słychać z daleka, jak... O, tu są sarenki. Sarenki, normalne sarenki, takie jak w lesie. No, ale słychać z daleka takie... Taki odgłosy jakby właśnie lwa albo jakiegoś tygrysa. Takie no idziemy tam w tamtą stronę. To będzie ciekawostka. Podobno tam jest tak zrobiony wybieg, że do środka się wchodzi do takiej jakby klatki szklanej i się ogląda tego tygrysa z tej szklanej klatki, że wszystko widać dookoła. Zaraz tam będziemy. No dobrze. To znowu nie jest to, co mówiłem. To nie jest zwykła sarenka, tylko Sitatunga sawannowa, zwana jest także antylopą bagnistą. No, prawie, prawie byłem blisko. Idziemy dalej. Ale wyglądają jak sarenki, no. Może mają inaczej te ubarwienia, rzeczywiście tam na tych, takie mają paski od dołu, takie wzdłuż ciała i o góry mają takie jakby taki łuk chodzący. Dobra, wiadomo, że tutaj nie pokażą takich zwykłych saren, bo to kto by tu przyszedł oglądać to. Chociaż niektórzy takich zwykłych saren też nie widzieli. Ja dwie rozjechałem motocyklem. Idziemy dalej. No dobra, mamy kolejny wybieg i mamy renifery. Czyli wyjątkowe jelenie. To są renifery i tam widać pod tą taką wiatką sobie stoi jeden. Nie wiem, czy to widać na kamerze, no ale parę ich tu chodzi. Czekają do... O, jest tu kolejny, no. Czekają pewnie do zimy, żeby przyjechać z saniami do dzieci, przywieźć prezenty. Z Laponii. Niby z Laponii, a tu sobie z Waldo one przyjeżdżają. Ja nie wiem. W ogóle jakaś ściema. No dobra, to są gepardy prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy dokładnie, bo one mają w takie kropki ubarwienie. Tu sobie jeden siedzi i tam sobie pod dachem siedzi drugi. Leniwce jak każde koty oczywiście. Koty, jak czytałem ostatnio, to śpią od 16 do 18 godzin dziennie, czyli tak naprawdę prawie cały dzień. Dobra, przeczytajmy, co to jest tak naprawdę. Czy to jest gepard, czy to jest... No tygrys na pewno nie, bo to nie tak ubarwienie. Tam pewnie będą dalej tygrysy. O, co my tu mamy? Serwal. Też w Afryce sobie żyją. Taki kocurek, trochę większy niż ten, co mam w domu. Kici, kici, taś, taś. Do lwa. Do lwa. Jak to było? A, czyli on sobie tak dookoła chodzi. Tak, 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 tak. No. Ma długie nogi, żeby wysoko skakać, polować. Widzisz? Piękny kocurek. No. O, łapią w powietrzu przelatujące ptaki. Żyją na terenach porośniętych wysoką trawą, w pobliżu wody. No. Fajne serwale. Nie widziałem nigdy tak na żywo, a tutaj można to zaobserwować.